Witam wszystkich serdecznie w Dziadkowym Sadzie. Idę pokazać, jak teraz wygląda pielenie w marcu, w nowym sezonie, bo jak wiedzą wszyscy, nie używam herbicydów. Niestety w zeszłym roku jeździłem po całej Polsce i nie starczyło mi czasu, żeby te drzewka na zimę opielić, więc muszę wszystko robić to w tym roku, jak jest zaschnięte to zielsko. Trzeba to wygrabić, a później wszystko opielić. Wygląda to mniej więcej w ten sposób. Już robię zbliżenie. Mam tego około 3 km długości. Jeżeli chodzi o rzędy, no przez ostatni tydzień zrobiłem 0,5 hektara, więc bardzo wolno mi to idzie. No ale idzie jakoś, to najważniejsze. Wygląda to tak. Tam gdzie sąsiad jedzie. Tutaj już opieliłem, jak widać. Tu już nie ma tego zielska. I wygląda to już naprawdę bardzo ładnie wtedy. Ale pracy jest od groma, niestety. Jeżeli ktoś używa herbicydów, wtedy naprawdę ma łatwo, bo pryśnie na zimę i ma święty spokój. Natomiast u mnie, jak widać, jest tej pracy bardzo dużo, bo to zielsko rośnie cały czas. Nagrywałem w zeszłym roku filmy i pokazywałem, że zielsko miało ponad 1,5 metra wysokości tutaj w tych drzewkach. Jeszcze jednej jest rodzaj pracy, który tutaj mi zajmuje trochę czasu, a mianowicie zdejmowanie powoju. O! Zrobię zbliżenie. Na drzewkach wszędzie był powój. I to też mi bardzo dużo czasu zajmuje, zdejmowanie tego powoju z tych drzewek. Ale mówię, jak to skończymy, to skończę. Mam nadzieję, przez najbliższy tydzień, bardziej 2 tygodnie, przepraszam, się uwinę. To naprawdę będzie wszystko ładnie wyglądać. To jest zrobione. Zrobię zbliżenie. Ponad praktycznie 0,5 hektara, które jest już opielone. Tak to wygląda, aż miło popatrzeć. Mam nadzieję, że w Kwitnie wszyscy się spotkamy. Będę wszystkich swoich klientów zapraszał, żeby zobaczyć, jak to wszyscy zobaczyli, jak to pięknie wygląda. Jak wszystko kwitnie, jak przede wszystkim zapogadać ten zapach starych drzew, który też mam. W zeszłym roku było około 50 osób w Kwitniu. Mam nadzieję, że w tym będzie więcej. Klientów jest ponad 500, więc mam nadzieję, że jakby 100 przyjechało, bardzo bym się cieszył. To jeszcze raz pozdrawiam serdecznie, Kamil z Dziadkowego Sadu i powodzenia we wszystkim.